Oto Twoja matka. Jest pokazana na Golgocie jako nowa Ewa. Stąd też ten dziwny nieco zwrot w ustach Jezusa do niej niewiastu. Na ogół tak nie mówimy do mamy. Niewiastu. Ale Jezus mówi niewiastu, żeby nam wszystkim uświadomić, że patrzymy na tę, która została zapowiedziana jeszcze w ciągu rodzaju. Niewiasta, 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 niewiasta. Jestem matką. Te wszystkie góry będą moi synowie. Sprzeciw się niewiaście, a skończysz w grobie. Mam w sobie miłości bez liku, ale moje serce jest zrobione z plastiku. Nadzieja umiera ostatnia, ale miłość matki jest niezniszczalna. Jeśli mnie do tego zmusisz, moja zemsta będzie fatalna. Jeśli coś ci nie pasuje, to od razu powiedz to mi. Ja się nie pierdolę, zawsze stawiam kropkę na din. Urodziłam antychrysta, czarnego jeździca. Niech do apokalipsy przeszykuje się każdy matkojewca. Nazywaj mnie niewiastą. Właśnie tego chcę. Sprowadzę cię do piekieł. Wiem, że tego chcesz. Spożyję komnie. Wypij krwi strumień. Szarpiesz mnie za cy ciągle. Przesuwasz moje granice. Niewiasta. Nie tylko pieniędz mi szast. Szatan. Przychodźcie poddani do pani. Niepokalanie poczęta. Ale nie w niebo wzięta. Zazwyczaj tak nie mówimy do mnie. Ale na dziś wieczór mamy inne plany. Na ciele kreski i pentagramy. Obrządek jest ci dobrze znany. Jestem aniołem. Jestem grzechem. Jestem twoim demonem i bóstwem. Przychodzisz do nowej bogini, więc stań grzecznie na progu. Niech stanie się zadośćuczynienie, tak jak pisali w dekalogu. To co ma się stać, się stanie i nikogo to nie ominie. Początek końca już się zaczął, więc ściągnij klapki z oczu skurwysyny. To co ma się stanie i nikogo to nie ominie. Początek końca już się zaczął, więc ściągnij klapki z oczu skurwysyny.